Rozpoczęcie każdej studniówki, zgodnie z piękną tradycją kultywowaną od wielu lat, nie może obyć się bez poloneza. To już będzie nasze czwarte spotkanie. Taniec dostojny, taniec, który tańczyła szlachta, który tańczyli dostojni ludzie. Taniec bardzo staropolski i zawsze było to, że w większości tym tańcem rozpoczynały się różnego rodzaju bale, rozpoczynały się studniówki. No to my rozpoczynamy sezon studniówek w Wielkiej Górze. Myślę, że to jest po prostu fajna inicjatywa naszych szkół, że robimy coś takiego i chyba warto wziąć w czymś takim udział. Mam wrażenie, że ważne jest to, żeby połączyć te szkoły, żeby stworzyć jakąś więź między młodzieżą w Wielkiej Górze i jednocześnie łączyć młodzież z tradycją dzięki polonezowi. Za niecały miesiąc mamy studniówkę, tańczymy. Zawsze mogę potrenować nawet w takim środowisku. Poza tym jestem z partnerką swoją tutaj i myślę, że fajnie możemy sobie spędzić czas ze wszystkimi, trochę się zintegrować. Dzisiejsze spotkanie na Placu Ratuszowym było swego rodzaju testem przed tym, co ma wydarzyć się już niebawem. Niedługo zaczyna się okres studniówek i to jest tak jakby takie preludium przed tymi studniówkami. Niedługo czeka ich matura i życzę im wszystkim, żeby tę maturę w pięknym stylu zdali. Tak jak pięknie zatańczą, tak pięknie zdali tą maturę. Matura już za niecałe 100 dni. Wszystkim tegorocznym maturzystom życzymy połamania długopisów.